Dzień dobry, nazywam się Izabela Podlaska-Konkels i razem z Miłosławą Krogulską z portalu czary.pl przedstawimy Państwu horoskop tygodniowy na dni od 17 do 23 września 2018 roku. Miłka, co w tym tygodniu się będzie działo na niebie? W tym tygodniu na niebie dosyć niespokojne aspekty planet, dlatego radzę wszystkim pilnować swoich interesów i nie zgadzać się na żadne propozycje, które mogłyby być w jakiś sposób groźne. Wszystko trzeba sobie przemyśleć, wszystko trzeba 2 albo 3 razy przeczytać, żeby nie popełnić jakiegoś błędu. Z jakiego powodu? W środę Mars znajdzie się w kwadraturze z planetą Uran. Ten Mars jest w buntowniczym znaku wodnika. Uran to planeta zmian i niespodzianek, więc środa może być trochę niespokojna i jeżeli nad kimś wisi jakaś awantura, to ona może właśnie w środę wybuchnąć, jeżeli nie będziemy ostrożni. O wiele lepsze energie planetarne pod koniec tego tygodnia, dlatego że w piątek Słońce znajdzie się w koniunkcji z Merkurym, w znaku Panny, a to jest taki aspekt, który sprzyja racjonalnemu spojrzeniu na różne sprawy, zastanawianiu się nad tym, jakie mogą być konsekwencje naszych działań. Bardzo ten aspekt sprzyja też zapisywaniu się na studia, na kursy, na różnego rodzaju sprawy, które są związane z nauką i edukacją, dlatego że tym właśnie opiekuje się Merkury, więc ten piątek już będzie takim dniem racjonalnego myślenia i rzeczowego spojrzenia na każdą sytuację. W sobotę i w niedzielę czekają nas dalsze duże zmiany na niebie, dlatego że Merkury wkroczy do towarzyskiego i radosnego znaku wagi, w niedzielę w ślad za nim wkroczy Słońce, więc weekend będzie bardziej sprzyjać temu, żebyśmy się bawili, wychodzili z domu i szukali okazji do rozrywki. Ale też nowe znajomości w weekend mogą być bardzo udane, albo jakieś stare znajomości powrócą w nasze życie, więc bądźmy czujni, sprawdzajmy pocztę, naładujmy telefon, bo ten weekend może przynieść nam różnego rodzaju towarzyskie niespodzianki. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce, będą spotykać się z ludźmi, będą się dogadywać, negocjować, ale też dobrze się bawić. Barany w tym tygodniu porzucą ponurą minę i zdecydowane działania i troszeczkę powinny zdać się na los i na to, co inni Wam proponują. Szczególnie w drugiej połowie tygodnia to jest dobry czas, żeby spotykać się z ludźmi, renegocjować różne warunki umowy, ale też proponować jakieś inne rozwiązania, które bardziej Wam będą odpowiadały, ale też dostrzeżcie potrzeby innych, a w weekend dzięki temu wiele zyskacie. Lwy natomiast będą w tym tygodniu bardziej nastawione na jeden konkretny cel, szczególnie druga połowa tygodnia to jest dobry czas, żeby osiągnąć jakiś mały sukces, który Was przybliży do wielkiego, wspaniałego wejścia gdzieś lub pokazania się, ale też te lwy, które szukają jakichś nowych zawodowych możliwości właśnie od środy, szczególnie czwartek, kiedy Merkury zacznie znowu Wam sprzyjać, będziecie mieli więcej okazji, żeby coś ciekawego znaleźć. Strzelce natomiast w tym tygodniu będą podróżować, spotykać się z ludźmi i też troszeczkę imprezować. Od weekendu bardzo dobra pasa w miłości, ale też czekają Was nowe przygody, nowe przyjaciele, więc będzie się dużo działo. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, w tym tygodniu będą chciały szybko zabrać się za różne ważne sprawy. Ale bykom radzę z niczym się nie spieszyć. Mars dalej tworzy kwadraturę do Waszego znaku zodiaku, więc spokojnie, co nagle, to po diable. Niech byki uważają zwłaszcza w środę, kiedy różni ludzie mogą zgłaszać różne pomysły, które wcale się nie będą bykom podobać. Bądźcie ostrożni, racjonalnie, spokojnie na wszystko patrzcie, dlatego że od piątku już szczęście będzie Wam o wiele bardziej sprzyjać i różne sprawy zaczną się w przypadku byków wyjaśniać. Panny, bardzo dobry tydzień, żeby podejmować decyzje dalekosiężne i długofalowe. Słońce, które znajdzie się w piątek w koniunkcji z Merkurem w Waszym znaku zodiaku, przyniesie Wam świetne pomysły na to, jak rozwiązać problemy i trudności. Będziecie mieli dobrą rękę do pieniędzy, do różnego rodzaju przepisów, do znajdowania swojej szansy tam, gdzie inni po prostu ją przegapili. Więc przez cały tydzień bądźcie dobrej myśli, a jeżeli coś nie idzie tak, jakbyście chcieli, to w piątek powinno się to wszystko naprawić, ale nie samo, tylko dzięki Wam i Waszej pomysłowości. Koziorożce za to spokojnie, relaksacyjnie. Wenus sprzyja romansom, wyjazdom, udanym imprezom. Koziorożce nie muszą się w tym tygodniu o nic martwić. A pod koniec tygodnia Słońce w koniunkcji z Merkurym i koziorożcom przyniesie bardzo dobre pomysły zawodowe, więc od tak, od niechcenia, koziorożce mogą otrzymać podwyżkę albo dostać zlecenie, o którym marzyły, bo będzie to bardzo dobrze finansowo dla koziorożców wyglądało.
Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki w tym tygodniu będą bardzo przebojowe i zostaniecie też dostrzeżeni przez innych. Bliźnięta będą bardzo dużo poznawać nowych ludzi, ale też niektórzy z nich mogą okazać się kim innym niż myślicie, więc to jest dobry tydzień, żeby trochę uporządkować Waszą listę znajomych i zorientować się też, kto może Wam pomóc w jakimś problemie, z którym się teraz borykacie, ponieważ szczególnie w weekend ludzie będą Wam bardzo pomocni i bardzo otwarci na Wasze propozycje. Wagi mają swój tydzień, aż do weekendu jeszcze musicie się przemęczyć i w niedzielę, w sobotę już Merkury znajdzie się w Waszym znaku zodiaku, a w niedzielę Słońce, a to oznacza, że możecie świętować i już myśleć o swoich urodzinach, a z drugiej strony zaczyna się czas, kiedy będzie Wam w życiu troszeczkę łatwiej i różne nowe umowy, dogadywanie się z ludźmi będzie o wiele łatwiejsze. Wodniki zaś będą w tym tygodniu bardziej samotnikami, będą chciały się troszeczkę odgrodzić od tego zgiełku i tych zmian, które wokół będą bardzo duże, ponieważ jeżeli dwie planety zmieniają na niebie znak, to zawsze jest dużo zamieszania w takim tygodniu. I wodniki bardziej będą chciały na przekór oczywiście, jak to z buntowniczą naturą, wyjechać, pobyć samemu i w weekend bardziej się zamkną i będą rozwijać jakieś swoje hobby w samotności, co im dobrze zrobi. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby, nie napotkają w tym tygodniu na trudności, dlatego że opiekują się nimi i Wenus, i Jowisz, i Słońce, i Merkury też będą im sprzyjać. Dla raków bardzo dobry tydzień, żeby łagodzić konflikty, żeby prosić o zgodę, żeby szukać sprzymierzeńców do różnych tajnych raczych interesów, dlatego że bardzo mocno będzie sprzyjać temu i Merkury, i Słońce. Piątek, bardzo dobry dzień na ważne znajomości, na sprawy urzędowe, więc jeżeli macie coś bardzo ważnego do zrobienia i jesteście rakami, to radzę właśnie w piątek się tym zająć i na tym skoncentrować. A weekend bardziej dla rodziny, dlatego że Słońce i Merkury, które znajdą się w kwadraturze do Waszego znaku zodiaku, sprawią, że rodzinne plany mogą pokrzyżować jakieś plany rozrywkowe, więc trzymajcie rękę na pulsie, żeby nikt nie był obrażony, a być może uda się to wszystko pogodzić. Skorpiony, miłość, radość, zabawa, przyjemności, dalej Wenus, dalej Jowisz w Waszym znaku zodiaku, więc w tym tygodniu wiele dobrego może się wydarzyć i to w każdej dziedzinie życia. Jedyne, co mi burzy ten sielski obrazek, to jest Mars, który znajdzie się w kwadraturze do Skorpiona i radzę w związku z tym Skorpionom powściągnąć nerwy, częściej się uśmiechać, trochę wrzucić na luz, nie złościć się na innych ludzi i tak zrobią tak, jak chcecie, nie musicie od razu tupać nogami. Więc Skorpiony, spokojnie, a wszystko w tym tygodniu będzie się udawać. Piątek, też dla Skorpionów idealny dzień na różne sprawy urzędowe, towarzyskie, to Słońce z Merkurym przyniesie Wam odkrywcze pomysły na to, jak coś załatwić albo jak uniknąć problemów. Ryby za to radość, swoboda i zabawa. Ryb nie będą w tym tygodniu irytować żadne planety trudne. Neptun, który przemierza Wasz znak zodiaku, raczej sprawi, że będziecie szukać romantyzmu, piękna, miłości, więc idealny tydzień, żeby wybrać się na koncert, na wystawę, poszukać piękna, zająć się swoim hobby. No i w miłości też oczywiście rybom będzie bardzo mocno dopisywać szczęście. Tylko w piątek radzę rybom pilnować swoich sekretów, dlatego że Słońce i Merkury w opozycji do Waszego znaku zodiaku sprawi, że wszyscy się będą Wami interesowali, a to nie zawsze jest dobre. Wszystkim życzymy udanego tygodnia, udanego ingresu Słońca do znaku wagi, a po więcej horoskopów i wróżb zapraszamy jak zwykle na naszą stronę czary.pl.